Bardzo często dzwonicie lub piszecie do nas, co zrobić w następującym przypadku. System informuje nas, że nasze urządzenie, nasz sensor został już sparowany z innym kątem. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to software'owo w aplikacji użytkownika, który wcześniej miał maskę, ale to nie zawsze jest możliwe, więc Babolat wymyślił jeszcze jeden sposób, drugi sposób, mianowicie za pomocą sensora. Bierzemy sensor, pewnie wcześniej był włączony, więc musimy go wpierw wyłączyć. Potem włączamy i od razu jak przestanie świecić się niebieskie światełko, 5 razy szybko przyciskamy przycisk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sensor powinien kilka razy szybko zamrugać. To znaczy, że nasz sensor został odparowany od tego urządzenia, z którym sparowany był wcześniej. Teraz możemy wziąć nasze urządzenie z powrotem i zobaczyć, czy da się je sparować z naszym kątem. Proszę bardzo. Jeszcze raz szybko podsumujmy. Bierzemy sensor, wyłączamy go, jeśli był włączony, po czym włączamy, czekamy aż przestanie migać światełko, po czym w miarę szybko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wciskamy pomarańczowy przycisk i czekamy aż kilkakrotnie szybko zamruga kontrolka. To znaczy, że sensor jest odparowany od poprzedniego urządzenia i możemy go sparować z naszym.